Jeśli grasz w rekordzie, nie możesz patrzeć, z kim grasz, przeciwko komu grasz, bo musisz patrzeć przeciwko komu stoisz w lustrze, bo jak stoisz w lustrze przeciwko sobie i wiesz, że nie popełnisz błędu, to możesz z każdym wygrać. Walczymy, panowie! Walczymy! Panowie, koncentracja, bo to jest najważniejsze, panowie. I z przodu, i z tyłu, panowie. Nie ma odpuszczania, walczymy, panowie. Pomagamy sobie na boisku i komunikacja. Po kolejne 3 punkty, po zwycięstwo. Dawaj, panowie! Dawaj! Tęskniliśmy, nie ukrywam, za taką atmosferą, gdzie są kibice. Super się gra przy takiej publiczności, oby tak dalej, żeby można było cały sezon tak grać, bo to naprawdę jest dla nas, jak piłce trafia z tych 12 zawodnik, to u nas to może ten 5 czy 6 zawodnik, który nam w polu zawsze pomoże. Przekonywująca wygrana z nieznanym przeciwnikiem, po którym można się było jednak sporo spodziewać, bo no, dotychczas osiągane rezultaty przez Legię świadczyły o tym zespole bardzo pozytywnie. No tak, 4 kolejki, komplet punktów i tak naprawdę z groźnymi rywalami, czy to u siebie, czy na wyjeździe, nowy zespół w Ekstraklasie, fajna marka, no i nie wiadomo było, jak to się potoczy, aczkolwiek my przygotowani byliśmy, wydaje mi się, na ten mecz dość dobrze. Kontrolowaliśmy wynik spotkania, nic nam się takiego nie działo, a graliśmy naprawdę dobrze. Trochę więcej sytuacji wykorzystanych i mogło być wyżej. Uważam, że dzisiaj byliśmy naprawdę lepszym zespołem i zasłużyliśmy zdecydowanie na to zwycięstwo.